Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego TUS-u online. Dzisiaj trochę zmienimy bieg naszej rozmowy o emocjach i porozmawiamy sobie o wyrażaniu sympatii. Jak wiecie z poprzednich odcinków, wszystkie emocje są nam potrzebne, nie ma dobrych i złych, chociaż rzeczywiście niektóre są przyjemne i nieprzyjemne. Sympatia zdecydowanie należy do tych przyjemnych. Czyli odczuwanie sympatii to takie uczucie, które mówi nam o tym, że kogoś po prostu lubimy, że jesteśmy wdzięczni za to, że kogoś mamy, że mamy jakieś pozytywne odczucia co do tej osoby. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj procedurę postępowania w przypadku, kiedy chcemy powiedzieć komuś o tym, że rzeczywiście darzymy go sympatią, no a później mamy dla Was też krótką scenkę. Pierwszym krokiem w procedurze wyrażania sympatii jest zastanowienie się, czy rzeczywiście mam jakieś pozytywne odczucia wobec osoby. Jeżeli już dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście takie odczucia się pojawiają i że chcielibyśmy dać znać temu komuś, że rzeczywiście go lubimy czy darzymy sympatią, przechodzimy wtedy do kolejnego kroku. Jak już zidentyfikujemy w sobie te pozytywne uczucia sympatii do kogoś, no to jeszcze warto się zastanowić nad tym, czy druga osoba chciałaby się dowiedzieć od nas o tym, że czujemy do nich sympatię, więc przed podjęciem jakichś działań warto się nad tym chwilkę zastanowić. Jeżeli zdecydujemy, że rzeczywiście ta osoba chciałaby wiedzieć, że ją lubię, czy że darzę ją sympatią, to wtedy warto też poświęcić chwilę na zastanowienie się nad miejscem i czasem, a później nad sposobem. Czyli zaczynając od miejsca i czasu, unikamy sytuacji takich rozpraszających, czy jakichś miejsc takich mocno publicznych, takich, gdzie trudno jest na przykład skupić uwagę. Wtedy warto przełożyć to powiedzenie o swojej sympatii na jakiś inny moment. Później wybieramy sposób. Możemy to zrobić na naprawdę wiele sposobów. Możemy wysłać komuś kartkę, możemy po prostu o tym powiedzieć, możemy napisać liścik, możemy też zadzwonić. Tutaj nawet w tej dobie naszej pandemii mamy rzeczywiście sporo możliwości powiedzenia komuś o tym, że rzeczywiście go lubimy. Jak już macie przemyślaną sprawę, komu chcecie powiedzieć o swoich ciepłych uczuciach i w jaki sposób, no to po prostu trzeba to zrobić, nie zastanawiać się wiele i sprawdzić, co się będzie działo. Być może będzie tak, że po prostu ktoś po prostu odwzajemni to uczucie i też powie nam, że nas lubi albo nas kocha. Żeby zobrazować tą procedurę, przygotowaliśmy dla Was krótką scenkę. Zapraszamy. Siema, Hola. Cześć, Marcin. Słuchaj, nie przeszkadzam Ci? To znowu, ja wiem, że przed chwilą pisaliśmy, ale stwierdziłam, że zadzwonię. Nie, spoko, w porządku. Co tam? Wiesz co, no bo tak pomyślałam sobie, że serio się cieszę, że się przyjaźnimy i że Cię mam. Naprawdę, bardzo lubię z Tobą rozmawiać. Poczułam, że jakoś chcę Ci o tym powiedzieć. Miło mi bardzo, że mi o tym mówisz. Ja też Ciebie lubię z Tobą pracować. Fajnie, cieszę się. No dobra, no to miłego dnia i do usłyszenia. Dobrego, do usłyszenia, pa. Cześć. Pisałam SMS-y z Marcinem. Rozmawialiśmy sobie o codziennych sprawach. Nagle poczułam, że jestem bardzo wdzięczna za to, że w sumie go mam. I naprawdę go lubię. Raczej nie miał być nic przeciwko, gdybym mu o tym powiedziała. Zdecydowałam, że zadzwonię i go o tym poinformuję. Może nawet teraz. Zadzwoniłam i zapytałam najpierw, czy mu nie przeszkadzam. Kiedy odpowiedział, że nie, to opowiedziałam mu o swojej sympatii co do niego. Odwzajemnił moje uczucia. Życzyliśmy sobie dobrego dnia. Pewnie udało się Wam zauważyć, że dowiadywanie się o tym, że ktoś Was lubi, jest dosyć ekscytujące. Zapraszamy w tym tygodniu do eksperymentowania. Jeśli nosicie w sobie jakieś uczucie sympatii albo miłości do kogoś, to zachęcamy do tego, żeby po prostu o tym powiedzieć, no i zobaczyć, co się będzie działo. Mimo tego, że czasami wydaje się to być trudne, to myślę, że jednak warto zaryzykować. No bo usłyszenie o tym, że ktoś nas lubi,
jest tak naprawdę przyjemne. No i pomaga nam to też zawiązać bardziej te nasze przyjaźnie i zacieśnić więzi z innymi ludźmi. Także to na dzisiaj tyle. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Lubimy Was.